Dzień dobry widzowie. Tak, wracamy nareszcie. Finalnie robimy survival. Jakby te. Nie, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza ten wielki napis nagrywanie. Jakby to też. Nie na, to nie jest też OBS. To nie jest też jakiś mój program do nagrywania. Ja nagrywam OBS-em. Z tego co wiem, OBS inaczej wygląda. A mianowicie tak, że w ogóle nie wygląda, ale dobra. Więc jesteśmy na naszej świecie. Pierwsze co powinniśmy zrobić to wydostać się z tego no miejsca, jak widzicie. No cóż. Muszę zebrać jakieś drewno fajne, jak widzicie. No dobra, bierzemy, bierzemy. Dawaj. No dawaj to panie. Dawaj. Okej, mam. Dobrze. Ej, dajcie więcej w sumie. Co nam szkodzi? Okej. Jeśli ten. Co to za dźwięki? Dobra, w ogóle mam tutaj taki parę, takich parę prostych modów też. Jakby to nie, ale to nie jest zbudowany survival, to są takie mody jak na przykład Quad, no ten. Replay mod. Bardzo użyteczny mod, jeśli chcesz zostać youtuberem, pozwala ci dosłownie zobaczyć, co robić w grze, tak z perspektywy wolnej kamery, jakby. No i to jest zarąbiste, to mi. Ja to niedawno zainstalowałem i ja cię kręcę i do razu po prostu ilość możliwości, która mi się dzięki temu modowi odblokowała, to jest. No, nie wiem, czy da się zliczyć i nie wiem też, co się stało z tymi trzcinami. Coś musiało się stać, ale tak czy siak. Wsiadamy do łódki. Jesteśmy w stanie tutaj zrobić sporo prędkość. Jak widzicie. Coś tu się dziwnego. Bardzo. Nieważne. Lecimy tutaj. Dobra, jesteśmy. Dobry. Ty, patrzcie, cztery bloki. Ale śmieszne. Ty, czy to jest statek? Tak, to zdecydowanie jest statek. Musimy się tam udać, możemy to zrobić szybkim sposobem. O, dobra. Weźmy to, ten, weźmy mój statek. Chodź, gdzie jest mój statek? Mój statek! Dobra, mam go. Ej, gdzie, co ja mam z tym śniegiem? O, okej. Okej, co my tu mamy? Jakieś takie dziwne, słabe. Przedmioty jakieś widzicie, jakieś cienie, co. A, bo to jest to co. Co daje damage mobom, jak mnie atakują. Jezu, Jezu! Ej! Tu jest loot! Ej, ja nie wyjdę! Halo, pomocy! Pomocy! Wypuśćcie mnie! Oba, wypuścili mnie. Co teraz? Tam są dwie skrzynki. A nie, bo to jest połowa, to. Jak. Nie, gdzie jest druga skrzynka? Czy w ogóle jest? Mam sporo wątpliwości, że jest to druga skrzynka. Jest jedna taka w miarę pusta, mogę sobie założyć to cienie najwyżej. O Boże. Oba. Ty, co jest gran? Jest taki efekt serio, że się ten na tym robi? Na płotku? No to kreatywny, nie wiem. Pewnie Optifine. Dobra, tutaj macie ten biom, jak widzicie. Spróbujmy jakoś zobaczyć, czy może on graniczy z jakimś czymś. Ła! Nie! Wypadłem, widzowie. Oba. Ty, Azelia. Azela. Azela. Jakbym kopał pod Azelię, to by Krejwa znalazł. Ty, Azelia jako rzadka. A nie tak, jednak nie taka rzadka, w ogóle parcie mam Azelię. Dobra. Co ja będę mu takie drzewo zasadzić? Co ja będę mu zrobić? To fajne drzewko, fajne drzewko. W okazji mogę ten korzeń zdobyć też. Nie wiem. Możliwe, że cenny. Słyszałem jakiegoś. Chyba Kamano 18, czy coś takiego. Że jakby te korzenie są takie cenne, a ja znalazłem już dwie azalie. W całym moim życiu, od kiedy update wydali. To w sumie. No, wbrew pozorom to nie aż tak dużo. Ej, no czemu już tu lodu nie ma? Okej, chodźmy sobie tutaj. Wioska, patrzcie! O Boże, jakie lagi ja mam. Lagi mimo ten. Nie ma tu żadnych traderów ani nic, o co ma chodzi z tymi lagami. No jak widzicie, mamy zarąbistą wioseczkę. Ale wioska z tej wioski. No, czekaj, co? Dobra, nie ma mój statek.
Zwiedźmy sobie tą wioskę. Weźmy, może się wyposażmy w kilof. Mój najnowszy item to będzie. Okej, okay, ciekawym. Dobra, zobaczmy, co tu możemy znaleźć w tej wiosce. Bo coś tam pewnie jest, co nie? Jakby nie wiem, więc co, ale coś pewnie jest. Mamy taki ziemniak, jak widzicie, taki fajny placek, taki drewienko też się znajdzie i no nie, no zarąbiście jest, patrzcie, ile ja bym... I do wpaśnie nawet jakieś ognisko, tylko jak je zbiorę, to się zepsuje, więc... Dobra, zostawię im tutaj. Nowego nie zbudują, są za głupi. Ale jedno zbudowali, to drugie powinni zbudować, nie wiem. A głupi są. Ty, mogę to twoje łóżko? Dzięki. Dobra. No i gościa, no i gościa i łóżko zgwizdnąłem. A ty mógł ziemniaki gwizdnąłem i jagody. Jagody mogę farmić. Wszystko ja mogę farmić. Jeszcze mogę w ogóle zbudować wielką podziemną bazę i tam będę miał farmy wszystkiego. Ty, ale kto mi zabrania? Ej, zróbmy tak. Ty, patrzcie. Halloween. Ty, ale Halloweenu już nie ma. Jaki tutaj Halloween niby? Jacek, jakiś latania, Jacek. Czy to jest, myślicie, rzadkie, czy nie? A się ten, nie znam. Nieważne, że gram już prawie 10 lat. No 9. Wciąż nie znam. Gościu, co ty? Ej, ty masz oczy zarąbiste. Fajny ja ten texture pack mam. Ej. Dobra, zobaczmy, czy tu coś jest. To ten grzyb? No to jest jakiś grzyb. Ej, ja mam zarąbiste texture packi. Patrzcie na te villager, oni mają takie oczy, fajne. Ty, ej, dobry texture pack mam. Ej, ja wam wyślę linka w następnym filmie. Ale dajcie 5 lajków, bo nie wiem. Wtedy wam dam linka w następnym filmie. Dobra. W opisie będzie. A może w przypiętym komentarzu. W sumie w przypiętym komentarzu też mógłbym dać. Dobra, jak widzicie, mam też ziemniatora. Całkiem fajny. Można zrobić frytki, ciekawe, może. Dobra, weźmy sobie te jagódki. Tutaj placki dyniowe nawet. Zabierzmy gościu łóżko. No cóż, no gościu, musisz poczekać. Musisz przesiedzieć całą noc. Tam. No i cóż, no. Co teraz? O, o ty, agresja, o kur, no ja ty, Jezu, jaka to jest agresja, proszę państwa, sąsiedzie, panie sąsiedzie, z pana strony to jest taka dosyć spora agresja, o Boże, oj, trzy ziemniaki, szybciej, za słabe są, muszę wziąć coś mocniejszego, do, chlebek lepszy, no, teraz ziemniaka. No szybciej, bo też kiedyś mnie zaraz znajdzie. Dobrze, że ja mam tkanie, nie wiem, może one coś dadzą. Choć nie mam dowodów. Dobra, życie powin... Dobra, życie jest na poziomie takim na okejkę, ale dobra. Nieważne, on już nie żyje. Ty, jeszcze jeden jest szkielet. Jezus, uspokój się, gościu. Zostaw mnie. Niegrzeczny szkieletor. Oba, ma gość. Gościu dostał hita i... No i po nim jest praktycznie. Gość już nie żyje. Nie wiem, czemu to jest taki gościu, że ciągle go nazywam gościu. Ty, tam kolejna azalia i to w wodzie, a tutaj dom. Ty, ja nie czuję tej gry w ogóle, o co tu chodzi. Myślicie, że jesteś jeszcze w wiosce? No wiecie co, żeby nie pominąć blasmifa, to wejdę na drzewo, może coś znajdę ciekawego. Czym ja mogę wyjść na drzewo? A wezmę tym tablerem, po co mi tabler? Nie wiem, przejdźcie do bazy może. No nie! Okej, okay, mamy tutaj jakieś... O, w górę leć. No możemy ten kamień równie dobrze zabrać. Nie będziemy musieli go nigdy craftować potem. Oba, gościu, dasz kamień? Dawaj. Dzięki. Jakie masz w ogóle? A, nie masz. Nie stać cię. Haha, beka. Dobra, czekajcie. A ciebie stać na tej dy? No ty też nie masz. Może farmę ma, no on ma kapelusz. No coś tam gościu masz, tylko ja nie wiem, czy co ci da. O, będę dla niego patrzcie, zrobię dla niego questa. Czekajcie, jeszcze muszę... Patrzcie. Muszę kliknąć ten przycisk. I teraz mam włączonego questa. Na prawdziwe 100%, żeby zebrać gościowi pszenicę. Tylko że ja coś źle robię. Ty masz mączkę kostną?
Kurde, chyba nie masz. Gdzie jest ta pszenica w ogóle? A, Ho. dobra, jest. Kurde, mało tej pszenicy, ziomek. Skąd ja mam wziąć więcej pszenicy, kol? No weź mi pomóż, zio. No co ty, gościu, ty mało masz tej pszenicy, co ja mam ci zbierać? Tutaj, dobra. Oj, kotek! Ty, jak biernie zrobicie. Ty, ten tarsupak jest git. Jezu, ile tych azalia? Kurde, a ten, jakiś kaman chyba mówił, że one są rzadkie, a nie są. No, no nie są, no. Ty, co to w ogóle jest? Ej. Bo ja nie wiem, widzowie, widzowie. Patrzcie, sobie też więcej... Ty, gościu miał kasę! Ty, gościu był chyba ten, bogaty, nie wiem. Chyba jakoś szlachto, czy jak to się tam nazywało. Nie wiem. A ten może też jest... A, u tego już byłem. Ten chyba nie był szlachtą, tak? Kurde, jaka cała szlachta to jest? To są tylko villagerzy, oni nie są na tyle inteligentni, żeby wynaleźć szlachtę. I w sumie tak lepiej, bo szlachta spieprzyła Polskę, jak pamiętacie. Dobra, nieważne, idziemy. Idziemy! Oba, tu nic nie ma. Halo! Halo! A! Tu nic nie ma! Gościu, daj to! Nie mogę ten questa... Jaba, gościu, ja nie mogę tego twojego questa wykopić. Może coś kupię. Czy to jest opłacalna oferta? No, nie taka zła jak niektóre, ale... Ale i tak nie kupię, bo po co? Ty, gościowi zabrałem, a nawet questa nie dokończyłem. Ale ze mnie chami prostak. Nieważne, nieważne. Wychodzimy z tej wioski. Jeśli pominę kowala, to trudno. Chociaż raczej nie. Nie miałem dreszcze się, żeby trafić na wioskę z kowalem. Ja mam pecha w tej grze, tego jakby nie doceniam, nie, że grałem w nią przez 9 lat jakieś. No bo nie wiem, zjedzmy sobie chlebek. Ty piesek, ale ja nie mam... A mam kość! Ej, piesek, chodź! Ty piesek, chodź, chodź piesek. No, piesek. Chodź. Jej, pieska mam, patrzcie widzowie. A wy pieska nie macie. Znaczy, żartuję, może macie, ale dowodów na to nie ma. Chodź piesek. Chodź do statek. Piesek. Dawaj do łodzi. No, chodź. Wsiadaj. Piesek, wsiadaj. No piesek, no. Wsiadaj do statek. Piesek, piesek, co ty tam pod te drzewa? No piesek, siad, siad. Co ty tam tak? Piesek, co ja chcę pa. Chcesz chodź? Nie wiem, żebyś ty nie zjadł tego. Ej ty, dobra, nie stań. Chodź, chodź, mam kość, ziomek. A ci już dałem jedną. Jedna wystarczy. W ogóle mięsa nie mam, koleś. Może drugiego pieska mogę mieć. A, nie mogę. Ej, dobra, piesek, chodź do łodzi. No go, pies. Dobra, ja odpłynę. Może sam przyjdziesz. Piesek, umiesz pływać? A, no. A, to niezły piesek. Chodź, piesek, do statku. Chodź, chodź. Chodź, piesek, do łodzi. Oj, dobry piesek. O Jezu, piesek. No dokąd idziesz, piesek? Piesek, piesek, chodź. No do statku. Halo. Oba, piesek, jesteś w statku? Oba, uciekam stąd. Dobra, piesek. Uciekamy stąd. Nie w tą stronę, dobra. No nie, no co jest, halo. Nie, no chamij postaki. Piesek, przecież ty nie umiesz siadać do łódki, jak ja mam niby. O, piesek, mam mięso dla ciebie, patrz. Goście, rozwalę. A, beka. Chcesz mięso? O, nie chcesz. A chcesz, ale nic ci to nie dało przecież. Nie odrzuciłeś sobie HP. Ty piesek, menujesz mi mięso. Chodź piesek do statku najpierw. No chodź do statek, piesek. Wsiadaj. Wsiadaj na pokład. Na pokład, piesek. Stąd. No piesek, no ja się pobawię z tobą, jak stworzymy dom. No dawaj tutaj, o. Wsteczny. Wiem, przechodzę przez iście, ale z jakiegoś powodu nie ma to znaczenia. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, jak ty wypływa.
Tam znajdziemy coś, czy nie? No jedyne lagi znajdę. Squidy. Squid game pewnie. Pewnie tak. Dobra, patrzcie. A tu jest ten dom? Nowe przy wiosce? Nie no, od wioski to tutaj jest daleko. Ja żadnej jakby wioski nie widzę. To jakie te drzewa są w ogóle ciekawe, co nie? Bo ja mam takie tekstury paki. O, widzicie, znalazłem. No nic nie potrzebujemy, bo łóżko mam z wioski. Mam też dużo rzeczy do zrobienia w farm. A nie mam najważniejszej rzeczy, czyli wyjścia z tego biomu. Chciałbym plainsy. Chciałbym na plainsach mieszkać, halo ludzie. No może kiedyś znajdę. No siema, to ta sama wioska, na pewno, bo są drzwi otwarte. A ja byłem w tamtym domu? Taki? A ja byłem w bliźniaku? Ej, no nie byłem, ja byłem w wiosce, ale w bliźniaku nie byłem. Czekajcie, zobaczmy w ogóle, co to za gościu jest. Pasterz. A. Mogę ci wełnę sprzedać, tylko... Co dużo tej wełny potrzebujesz. Oba, zbierzmy sobie te wszystkie dziwne itemy, bo one się może nam przydadzą. Znaczy, raczej nie, no, ale zbierzmy sobie. Jakbym chciał skraftować, to bym nie musiał, to bym mógł. Od tych gości z wioski wziąć. Dobra, nieważne, lecimy. Ej, dobra, lód. Cóż. Lodzie, powracamy. Jesteś dobrą metodą. Dobra, piesek. Piesek, umiesz ten? Umiesz na lodzie pływać? Piesek, chodź. Chodź. Chodź, patrz. Mam mięso, gościu. No dawaj tutaj. Koleś. Ty koksie, co ty tutaj? Chodź na statek, gość. Dobra, piesek jesteś. Uważaj, bo może być szybko. Powiedzmy, że to jest roller coaster. No powiedzmy, jak był ten film, czy tam, nie, to była książka. O psie, który jeździł koleją, to my będziemy mieli psa, który jeździł roller coasterem. Znaczy, nie, to nie jest roller coaster, to jest po prostu szybkie. Co się stało z tą łódką? Czy ona się kręciła? Co się stało z moją siekierą? O, moja siekierka, no to jest. Co tu się wywaliło? Ty co tu się odwaliło, halo? No pa, nie ma. Nie ma siekiery. No to nie, ja nie wiem, co ja zrobię to. W ogóle noc jest. A dobra, speedrun spania. Piesek, idziesz za mną? Zobacz się tutaj. Mogę cię... Jestem w stanie cię zgarnąć? Zdriftowanie jak jakiś oszaleniec? No piesek, no chodź na łódź. Oj, tego pieska trzeba naprawdę łódź podstawać pod mordę, żeby wsiadł. Plainsy, nareszcie! Dobra, więc widzowie, jak widzicie, znalazłem plainsy, jestem w stanie wyjść z tej głupiej łódki, wziąć sobie ją gdzieś tam w głębi ekwipunku i se... Ty, nawet wioska jest, o kurde! Ty, jakie bogactwa tu tutaj! Jakie pęce, jak jest... A to jest opuszczona wioska. Myślicie, że jest opuszczony kowal? A, w sumie taka opuszczona wioska to nie to samo. Taka średnia wioska. Co to za kwiaty są? No to chyba z tego tekstury parka, co nie? Dobra, nieważne, możemy sprawdzić, jest blacksmith to. Jesteśmy kurde bogaci, choroś. No co, no jest jakiś blacksmith? Oj, oczywiście, że nie ma. Przecież nie zasługuje. Jest jedyne co jest jakiś zombiak. Tu jeszcze ma jakieś animacje zombie.
Baskie kot jest na przykład taki normalny. Słodki. A może mi się go uda? Jezu, jaka apokalipsa zombie tu jest. I tu była serio legitna apokalipsa zombie. Legitny cave też jest, jak widzicie. Z jakimś tam tarasem, cokolwiek to jest. Zjedzmy sobie takiego pieska. Piesek. Nie, nie pieska, tylko pieskowi chcę dać jedzenie po prostu z tego. O, kompostę. Nie muszę marnować jakichś labów, craftować. Teoretycznie te farmy też mógłbym nawet spróbować jakoś ten zrobić, żeby działały. Dobra, jesteśmy już na miejscu, w którym postawię swoją niesamowitą chatę obok jednego z kanionów. No więc, nice. Obaj. Myślę, że będzie tutaj git, jeśli posadzimy trochę drzewek. Kurde, ale drzewo są daleko. Co my zrobimy? No trudno, będę miał daleko do drzew. Nie obchodzi mnie to. Dobra, cóż, mamy tutaj już nasze... I ty powoli się rozgościajmy tutaj. Dobra, nieważne, drodzy widzowie. Co my robimy tutaj? Skrzynkę robimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakieś skrzynki. Czy to cztery skrzynki? Nie wiem. Okej, S. Mamy skrzynię tutaj, naszą. Możemy tu schować parę niepotrzebnych rzeczy. Na przykład wziąć te borówki, gdzie pierdyknąć i zasadzić. Ty, jakie fajne krzaki tutaj. No dobra, tutaj jest ściana domu. Resztę możemy schować. Schowajmy też emeraldy, schowajmy też łódkę. To teoretycznie też możemy właśnie. To też schowajmy, to też. Znaczy to teoretycznie można postawić. Mimo że wciąż nie wiem po co mi to. Zawsze warto mieć. Jak widzicie, będzie ładny domek. Duży. Wiecie, taka forma moja dużego domku, jakie to ja jestem znany z budowania takich domków, takich z przestrzenią 10 bloków kwadratowych, tak, no, bloki kwadratowe brzmią dziwnie, to jest bazowane na matematyce, widzowie. No więc, takie macie bloki kwadratowe, to jest to samo, co metry kwadratowe. No dobra. Nieważne, chodźmy tutaj do mojej tej chaty. Nowej. No nie jest źle, mamy tutaj, widzicie, wszystkie itemy, które bym mógłbym wykorzystać do mojego życia. Okej. Ten jeden krzak zniszczymy już. Dobra, więc my sobie jeden krzak tutaj tak przestawmy. Te borówki tak strasznie szybko rosną i zazwyczaj z takimi śmiećmi, których nie potrzebuję. Przynajmniej na jednym serwerze, takim fajnym, który polecam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zasobisty serwer. O, przypomniał mi się mój serwer fajny. Na którym ostatnio straciłem mnóstwo rzeczy w ogóle. Straciłem już wiele rzeczy na tym serwerze. Przez te głupie wygasanie działek. Fajne są w ogóle te klaustrofobiczne jaskinie. Fajnie, że dodali klaustrofobiczne jaskinie. One mi się podobają. Klaustrofobia to jest jakby no fobia, no. To z drugiej strony też lekko oddziałuje właściwie na każdego, no bo jak jesteś goniony w jakimś węcie przez jakiegoś hegiego lub nie wiem tam kogo. To się w sumie nazywa tunel, nie węt, ale jak jesteś goniony to... No jesteś jednak mimo wszystko jakimś ciasnym kurde labiryncie jakichś kurde tuneli grubych z jakimiś też pociągami. No to co jak ty chcesz tam stąd uciec? No nie wiem. Ja nie wiem jak stąd uciec. Patrzcie jaki w ogóle fajny ocean. Dobra, weźmy sobie tutaj takie drzewko jeszcze. No okej, nice. Dobra, mamy drzewko. Teraz idziemy. A! Ola, ale pierdzielnąłem.
gościu. Wiesz, jak mnie pierdzielnąłem. No mocno pierdzielnąłem. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, nie umiem liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. To będzie, widzicie, miało tak 100 metrów. Aj, to będzie duży dom. To będzie miało 100 bloków kwadratowych. W sensie kwadratowych, też nie sześciennych. Pamiętajcie, no jakby to. No tak się liczy, tak się oblicza przestrzeń domu. To takie metry kwadratowe, no można powiedzieć, że 100 metrów kwadratowych, ale perspektywa w Minecraft jest tak naprawdę inna niż w realu. Dosyć trochę różna ta perspektywa są. Dobra, możemy sobie tutaj w ogóle wrzucić te różne dziwne posiłki też. Jakieś odzonki, drewno, wszystko możemy tutaj wrzucić właściwie. Albo dobra, już mam w miarę pusty ekwipuneczek, więc możemy zostawić. Weźmy też sobie to drewno. Zawsze będzie tak, że też, że drewno, które wam się nie podoba, po prostu se craftujecie z niego te narzędzia. Oba. Monkey off. Powinienem mieć jeszcze coś takiego. Mogę też sobie zrobić właśnie inne narzędzia. No ostatnie, dobra. S. O, lewitacja. Lewitacja. Kurde, czemu to wszystko tak się lewituje? Dobra. Według moich obliczeń. Raz, dwa, trzy. I stawiamy. Piesku, no co ty tu robisz, jak ja tu podłogę stawiam? Piesku, będziemy mieli taki fajny parkiet. Co mój stary tak chroni zawsze, żebym nic nie wylał. Pa, worówki, jakie ładne. Ej, fajny ten tekstur pak mam. Ja wam w następnym odcinku dam linka, jeśli dacie lajka. Albo suba. Albo wszystko. Ej, jak dacie wszystko, ja bym był wdzięczny. Powiedzmy, że tak jeden sub będzie tak jakby pod tym filmem. I tak z 5 lajków to. No 5 lajków to jest mniej więcej taki poziom mój. No to i wtedy wam dam linkę do tych subaka. No, no wiem, no, no bo wiecie, no. Ktoś tam jakiś ma ten zasięgi, takie 30 latek, 30 wyświetleń, to ja tam osiągam jakoś. A! Ej, zostaw mnie, ty borówo głupia. A cię borówo, ja cię wyzwę na klatkę, borówko. Borówki wyzwę na klatkę, kurde, będą się ze mną biły i je przegrają na 100%. Albo mogę zrobić coś inteligentnego, zachować je jak człowiek, który ma powyżej 10 IQ. I ten. I tutaj coś rozkminić, taki system interesujący. No piesku, no, zepsułeś wszystko. No ja tutaj nie mogę teraz drewna postawić, piesku. Dobra, na szczęście Minecraft ma taki system, że jak zbierasz jeden blok, to wtedy tamte się poprzedni daje. Oba, wymyśliłem w ogóle taki patent, który sprawi, że nie będę musiał czuć tego bólu od tych borówek głupich. Dobra, i będę mógł je bezpiecznie jakby zbierać. Tylko chwila, co z moim oknem, bo ja tu chcę mieć okno w domu, to mam je mieć, czy nie? A, nie zasługuję na okno, jestem socjopatą przecież. Czekaj, co? No ba, nieważne. Ja tutaj można by policzyć też, ile potrzebuję przestrzeni na okno. Trochę na pewno. Albo wiecie co, widzowie, ja myślę, że to jest taki moment idealny na koniec odcinka. Jak widzicie, już znaleźliśmy swoje miejsce, jest git, powoli rozbudujemy tą fajną chatę. No to widzowie, ja myślę, że to wam wystarczy bez problemu. No i oto i pierwszy odcinek Minecraft Survivalu zostaje oficjalnie zakończony.